Dzielenie jedzenia na dobre i złe jest to coś, co cały czas się powtarza, cały czas coś dorobimy. Mówi się o tym naprawdę mnóstwo, że taki podział nie powinien mieć miejsca, ale potem wchodzę na jakiegoś TikToka i słyszę, że na przykład jarmuż jest zły, bo zawiera jakiś tam składnik. Albo wiecie, warzywa i owoce są złe, bo to kiedyś to były warzywa i owoce, a dzisiaj to już nie są te same warzywa i owoce, mają mniej witamin, mają mniej minerałów, bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Złe jest jedynie skupianie się na tym, czy jedzenie jest dobre i złe, bez kontekstu, bez żadnego konkretnego celu w tym podziale. Bo wiecie, to nie jest sprawa moralności, to nie jest tak, że wiecie, jedzenie nie powinno być w ogóle kwestią poddawaną moralności, uczuciom i tak dalej, bo to jest jedzenie. Jeżeli powiemy na przykład, że masło orzechowe jest złe dla kogoś, kto chce schudnąć, dlatego że ma dużą gęstość kaloryczną, to czy jest złe w momencie, gdy taka osoba użyje, nie wiem, łyżki masła orzechowego, wliczy, dalej będzie w deficycie, dalej będzie ustalone makro i tak dalej? Nie bardzo. Z kolei w przypadku budowania masy mięśniowej, jeżeli ktoś chce zbudować masę mięśniową, no to musi przejeść daną ilość kalorii. To czy wtedy jakby można by było powiedzieć, że złym jest jedzenie zbyt dużej ilości warzyw, dlatego że wtedy będzie ciężko przejść te kalorie, bo taka osoba będzie po prostu przejedzona i wtedy można dojść do wniosku, że warzywa są złe. W ogóle używanie terminów dobre i złe nie w kontekście, nie wiem, człowieka albo czynów jest trochę głupie, bo tu przykładowo, jeżeli kogoś na przykład spytam, co jest dobre, co jest złe, czy mam kupić na przykład MacBooka, czy mam kupić na przykład laptopa z Windowsem, czy mam kupić może komputer stacjonarny. I tutaj wiecie, jedno będzie miało takie plusy, takie minusy, coś może być warte swojej ceny, coś według kogoś może nie być warte swojej ceny, ale dalej no to nie można powiedzieć, że to jest albo zły, albo dobry wybór. Świat jest trochę bardziej skomplikowany i powinniśmy po prostu patrzeć na to szerzej. Jeżeli ktoś jest na przykład właśnie na redukcji, to wiadomo, że tutaj gęstość odżywcza jedzenia będzie ważniejsza i będzie, powiedzmy, bardziej na to trzeba zwracać uwagę niż w przypadku budowania masy mięśniowej, dlatego że musimy ograniczyć ilość kalorii, a to nam ułatwi ograniczenie ilości kalorii. Jeżeli ktoś właśnie się spyta, czy na przykład, nie wiem, zjedzenie kostki czekolady jest złe, to powiem nie, spoko, zjedz, wlicz, jakby nie rób z tego, nie rób dramy, nie? Ale jeżeli ktoś na przykład spyta, czy może opierdolić tabliczkę 300 gramów czekolady i czy jest dobra, no to nie, no powiem, że jest to zły wybór, no bo pochłoni 1500 kalorii w 300 gramach jedzenia. To nie jest po prostu dobry wybór słuszny, który mu pomoże, tylko właśnie zaszkodzi i utrudni osiągnięcie jakiegoś celu. No i tutaj dochodzimy do tak zwanego śmieciowego jedzenia, czyli powiedzmy jedzenia, które ma właśnie stosunkowo bardzo małą gęstość odżywczą, a bardzo wysoką gęstość kaloryczną. Mówimy tu o wszystkich jakichś fast foodach, słonych przekąskach, słodkich przekąskach i tak dalej. Ogólnie no, one nie są dobre dla diety, ale czy są złe? Zależy. Jeżeli ogólnie dieta oparta jest o pełnowartościowe produkty, jeżeli w naszej diecie występują warzywa, owoce, chude mięsa, nie wiem, ryby, orzechy, nasiona, strączki, generalnie na tym bazujemy 80% diety, no to to, że ktoś zje sobie, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu maka, KFC, jakieś inne, nie wiem, chipsy, czekoladę czy cokolwiek, to wiecie, dalej koniec końców wprowadza do organizmu mnóstwo wartości odżywczych właśnie z tych warzyw, owoców i tak dalej, a to, że on zje trochę bardziej przetworzone jedzenie i trochę mniej ich dostarczy, nie sprawi, że nie wiem, będą gorsze efekty czy cokolwiek. Bo pamiętajcie, że to nie działa tak, że jeżeli na przykład dostarczymy 100% zapotrzebowania na witaminę C, to będzie dobrze, ale jak dostarczymy 500%, to będzie lepiej. Bo sama jakby nazwa wskazuje, jeżeli mamy jakieś RDA, mamy dzienne zapotrzebowanie na jakieś mikroelementy, to jeżeli my je zaspokoimy, to nadmiar tych mikroelementów to w większości wydalimy po prostu i jakby nic nam to więcej nie da. I tak samo właśnie jak chodzi o inne składniki w diecie. Więc jeżeli dieta jest generalnie pełnowartościowa, to to, że my zjemy coś bardziej przetworzonego, nic nam nie robi. A w momencie, gdy na przykład mamy kogoś, kto buduje masę mięśniową i musi tych kalorii nabić dosyć sporo, albo mamy jeszcze lepszy przykład, mamy sportowców długodystansowych, którzy na przykład trenują, nie wiem, triatlonistów, którzy trenują 20 godzin w tygodniu, to w momencie, gdy ktoś przepala
na treningach, załóżmy, nie wiem, 15 tysięcy kalorii w skali tygodnia i ma zapotrzebowanie rzędu 4, 5, może nawet 6 tysięcy kilokalorii, to jeżeli taka osoba miałaby jeść tylko pełnowartościowe jedzenie, które, wiecie, nie zawiera cukru i tak dalej, to po pierwsze, nie przejadłaby tego. Po drugie, nie byłaby zdolna robić normalnie treningów, bo po prostu by miała brzuch jak balon i to żarcie by no, tej osobie siedziało cały czas, że tak powiem, na kichach. Kolejna sprawa to jedzenie 6000 na przykład kalorii z takiego pożywienia. Raczej duże jest prawdopodobieństwo, że przyczyni się do wprowadzenia też ogromnej ilości błonnika. Z kolei ilości błonnika rzędu, nie wiem, 50-60 gramów czy więcej, raz, że mogą spowodować właśnie problemy jelitowe, to dwa, zmniejszają wchłanialność mikroelementów i więcej tego jedzenia po prostu wydalamy. Więc jedząc wtedy, powiedzmy, właśnie te 6000 kalorii z pełnowartościowego jedzenia, to mniej tak naprawdę mniej strawimy, mniej, że tak powiem, tych kalorii rzeczywiście dostarczymy, niż w przypadku, gdybyśmy się wspomagali innymi produktami, powiedzmy, bardziej przetworzonymi, bardziej rekreacyjnymi. Pamiętajcie, że większość tych, powiedzmy, złych produktów ma jedną zasadniczą rzecz, która jest dobra, a mianowicie chodzi o smak. I pamiętajcie, że jedzenie to jest coś więcej niż paliwo dla naszego ciała, przynajmniej dla wielu osób. Dla wielu osób jest to pewnego rodzaju, nie wiem jak nazwać, no sztuka, jakieś, powiedzmy, jakieś doświadczenie, próbowanie różnych rzeczy. Ja nie mówię tutaj o, powiedzmy, nie wiem, jedzeniu jakiejś gównianej czekolady, wiecie, ze sklepu, która ma po prostu głównie jakieś oleje roślinne i jest na bardzo, że tak powiem, słabych robiona półproduktach, ale jeżeli mamy na przykład, nie wiem, jakieś, wiecie, sery długo dojrzewające, które są drogie, mamy jakieś właśnie takie, wiecie, desery wykwintne, to są rzeczy, które człowiek je dla smaku, właśnie żeby jakieś doświadczenie kulinarne zdobyć, wiecie, taką, nie wiem, gastronomiczną przygodę przeżyć. Także nie dzielcie jedzenia na złe czy dobre, tylko raczej na bardziej lub mniej wartościowe i tu jakby będzie pełna zgoda, nie? Zawsze się zgodzę z tym, że jedzenie czekolady jest mniej wartościowe niż jedzenie owoców, ale dalej nigdy nie powiem, że czekolada jest zła i ktoś ma przestać ją jeść w ogóle, no bo nie o to tutaj chodzi, żeby demonizować jakieś produkty, zwłaszcza, że demonizowanie jakichś produktów i takie mówienie, że właśnie coś jest złe i się wiecie, to jest taki zakazany owoc, że im bardziej coś jest zakazane, im czegoś mniej mamy w diecie, tym potem ciężej nam się opamiętać i jest to po prostu pokusa. W momencie, gdy ktoś ma takie, że może to zjeść, ale no to, wiesz, czy masz naprawdę ochotę na czekoladę, czy chcesz ją zjeść tylko dlatego, że dawno jej nie jadłeś i po prostu no, to jest właśnie taki zakazany owoc. No, trzeba sobie po prostu świadomie zdać z tego sprawę, że jeżeli coś jemy, to żeby to był świadomy wybór, że my naprawdę chcemy to zjeść, a nie jemy, bo jest na przykład w domu, nie? Albo po prostu z nudów. Kolejnym bardzo częstym problemem, pytaniem, czy w ogóle rozkminą, jest to, czy jeść śniadanie, czy nie jeść śniadanie, czy jest to najważniejszy posiłek dnia, czy może nie. I odpowiedź na to znajdziesz w tym odcinku, także koniecznie go sobie zobacz, napisz komentarz, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, udostępnij go jakiemuś znajomemu i widzimy się w kolejnym odcinku.